Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marlena Załoga i w dzisiejszym odcinku zobaczycie, co dzieje się na naszym gospodarstwie, bo tak naprawdę, kto śledzi nas na naszych Instagramach, tutaj od razu przypinam Instagramy, to zawsze na tych Instagramach widać więcej, także zobaczycie, bo ostatnio u nas było sporo prac ziemnych, także dzisiaj sklejamy wszystko w jedną całość i pokażę Wam, co u nas zmieniło się na gospodarstwie, jakie prace były wykonywane, także pozbierałyśmy trochę materiału i co? Zobaczcie, co robiliśmy, jak nas nie było, jak tych odcinków było mniej na YouTubie, także co? Zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. I płaczę, którym nigdy nie dam znać. Ty nie cały czas i powiedziałeś słowa. Możesz tu obok być, czule nie zawołać. I nie zawołać, to na co dziś nie stać. Pokrzyż i płaczę, którym nigdy nie dam znać. Ty nie cały czas i powiedziałeś słowa. Możesz tu obok być, czule nie zawołać. I nie zawołać, to na co dziś nie stać. Pokrzyż i płaczę, którym nigdy. Śnieg padł w lipcu, nie w grudniu północny luz. Jest na południu autobus, rok już się spóźnia. Ty też dziś byłbyś za późno. Kawa smakuje inaczej, masz inny zaczes. No raczej mój głos to art, już nie sopran i ciebie. I never see the lights out, they get me overdrive. Fancy on a fast car, this is how you make me feel. Don't stress me now, I got the overdose. You're feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, this habits are killing me. I wish I could fall asleep, the problem is you. Thank you.
zrobione. Tyle jej mieliśmy, to położyliśmy, także zobaczcie, jak wygląda całość przysypana piaskiem. Będziemy zaraz zacierać, tak zwanie fugować kostkę. Tak się to prezentuje. Za moimi plecami nowy słup i nie dlatego nowy, bo jest wyprany w perwolu, tylko dlatego, że jest to nasz ostatni słup na działce. Jak wiecie, kto nas ogląda, też na ujęciach przede wszystkim z drona, widzieliście, że na działce mieliśmy, podkreślam, w czasie przeszłym, mieliśmy dwa słupy, bo jednego się pozbyliśmy. Także wykonaliśmy prace ziemne związane z przebudową linii energetycznej. Rozgałęzienia poszły oczywiście drogą ziemną, dlatego w tym celu zostały zwinięte maty gumowe. W sumie to jest taki aspekt dodatkowy, bo jakby nie było po zimie, te maty były już sfałdowane, dlatego postanowiliśmy je zwinąć. Teren zostanie teraz wyrównany. Przede wszystkim zobaczyliście też na odcinku, jak powstała kostka u nas, a mowa tutaj o trylince, bo odpowiednio się ona u nas należała. Także została już ułożona, zasypana piaskiem, także ten proces układania został już zakończony. No i w sumie, tak jak widzicie, zostało tylko wyrównać odpowiednio teren i rozwinąć maty gumowe. Wiem, że jak na razie jeszcze słabo to wygląda, ponieważ wszystkie dywaniki są tutaj zwinięte, które były tutaj wyeksponowane, rozwinięte. Widać, że tutaj jest świeżutka ziemia, zarówno też tutaj przede wszystkim, ponieważ rano został odkopany, wyrwany stary słup i powstał nowy, także wszystko na świeżo, jeszcze się nie uległo. Sporo też spadło deszczu, także podwórek wygląda, jak wygląda. Trochę to kosztowało, ale żyjemy, drodzy Państwo, w Polsce, więc w Polsce płaci się za wszystko.
I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je koniecznie w komentarzach. Z pewnością na nie odpowiemy. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. A ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć! Krzyk, krzyk i płacz, który nigdy nie dam znać.